Kwiaty pod tablicą w rocznicę strajku chłopskiego. Wtedy chodziło o to, żeby nie było kolektywizacji. Strajk okupacyjny rozpoczął się rankiem dokładnie 43 lata temu. Byliśmy w gruncie rzeczy inicjatorami tych działań. W kilku gminach wydano zakazy przyszłotygodniowych protestów rolników. Ta decyzja jest konieczna i taka została właśnie wydana. Dojdzie do niepotrzebnych zajść. Rolnicy mają prawo do strajku. Gospodarze odwołują się od zakazów w sądach. Tramwaj w barwach NATO na ulicach Bydgoszczy. Zapewniliśmy też wiele atrakcji dla najmłodszych. Miasto świętuje 25-lecie obecności Polski w NATO na festynie militarnym. To jest główne wydanie zbliżeń. Agata Chełka-Wnuk, dobry wieczór. Zaczynamy od rocznicy strajku chłopskiego i kryzysu bydgoskiego. Mijają 43 lata od brutalnego pobicia delegatów w sali Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Konsekwencją wydarzeń marcowych było zagrożenie strajkiem powszechnym oraz powołanie niezależnych związków zawodowych rolników. W rocznicę tamtych wydarzeń symbolicznie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą strajk chłopski w Bydgoszczy. Od 16 marca 1981 roku od godziny 8.10 trwał strajk okupacyjny siedziby Komitetu Wojewódzkiego Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy. Decyzja o okupacji budynku została podjęta przez 32 rolników. To była komuna. To nie byli ludzie. Oni się nie patrzyli z ludzi. Damy olnik, co damy olnik. No ale żyjemy. Jestem dumny, jako pierwszy byłem. Wtedy chodziło o to, żeby nie było kolektywizacji. Część gospodarstw naszych miała być włączona do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, część miała być włączona do państwowych gospodarstw rolnych. Stosunek cen, brak zaopatrzenia i wiele innych praw rolniczych nie było respektowanych. W sytuacji, kiedy już był zarejestrowany związek robotniczy, pracowniczy, a rolników nie uznawano, rolnicy o to walczyli. Do strajku okupacyjnego rolników w Bydgoszczy w 1981 W pierwszym roku doszło po tym, jak władze komunistyczne odmówiły poszanowania godności i praw rolników oraz możliwości kontynuowania przez nich pracy na roli. Wcześniej, 23 lutego 1981 roku, powołali niezależny od władz Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych. Chcieli oni również swoich praw, domagali się również możliwości korzystania z budynków i kontynuowania swojej działalności. 19 marca 1981 roku doszło do siłowego usunięcia z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej przedstawicieli Solidarności. Po tym zajściu pobici zostali Mariusz Łabętowicz, Michał Bartoszcze i Jan Rulewski. Byliśmy w gruncie rzeczy inicjatorami tych działań, które wybuchły w Uszczykach i Rzeszowie, ale tak naprawdę pieczątkę przyłożono w Bydgoszczy niemałymi kosztami, gdyż władza wówczas kłamała. Najdłuższy strajk chłopski w Polsce zakończył się podpisaniem porozumienia bydgoskiego 17 kwietnia 81 roku. Porozumienie było ważne dla tworzenia niezależnych struktur samorządowych, związków rolniczych. By o tym wszystkim przypomnieć, uczestnicy wydarzeń bydgoskiego marca spotkali się w 43. rocznicę pod tablicą upamiętniającą strajk chłopski w Bydgoszczy. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz. Problemy z komunikacją publiczną i ogromne korki. Między innymi na takie utrudnienia muszą przygotować się mieszkańcy regionu w związku ze zbliżającymi się protestami rolników. Strajki rozpoczną się w środę 20 marca. Tymczasem na blokady dróg nie zgodzili się już między innymi wójtowie Białych Błot i Nowej Wsi Wielkiej, burmistrz Koronowa oraz wojewoda kujawsko-pomorski. Rolnicy, którym przysługuje odwołanie do sądu, deklarują, że i tak pojawią się na drogach. Zakaz demonstracji na terenie trzech węzłów komunikacyjnych Bydgoszcz-Miedzyń, Bydgoszcz-Południe i na rondzie powstańca wielkopolskiego pułkownika Grygiela wydał wójt gminy Białe Błota. Oceniłem, że nie ma żadnej szansy, aby wyznaczyć objazdy tych trzech zblokowanych głównych węzłów komunikacyjnych i z tego też względu ta decyzja
jest konieczna i taka została właśnie wydana. Włodarz Białych Błot podkreśla, że od jego decyzji można się jeszcze odwołać do sądu. Z kolei w gminie Nowa Wieś Wielka zakaz zgromadzenia wydany przez wójta Wojciecha Oskwarka dotyczy zbiegu drogi krajowej nr 25 i ekspresowej S10, czyli węzła Stryszek. Zgody na przeprowadzenie protestów w Bydgoszczy odmówił Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski, a w Koronowie burmistrz Patryk Mikołajewski. Rolnicy z regionu zapowiadają złożenie odwołania od wydanych decyzji. Część z nich zaznacza, że jeśli legalny strajk nie zostanie im umożliwiony, to i tak będą protestować. Dojdzie do starć, dojdzie do przepychanki, dojdzie do niepotrzebnych rajść. Rolnicy mają prawo do strajku. Rolnicy wiedzą, o co strajkują. Rolnicy chcą dobra dla wszystkich. Pierwsze odwołania trafiły już do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. W tej sprawie pomoc rolnikom oferuje m.in. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników, Producentów i Przetwórców Rolnych. Rolnicy mają rozpocząć ogólnopolski protest 20 marca i może on potrwać nawet miesiąc. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz. Najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, a także wiele atrakcji dla rodzin z dziećmi. W bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym zorganizowany został festyn militarny. Zaprezentowano też tramwaj w symbolicznych barwach. Tak Bydgoszcz świętuje 25-lecie obecności Polski w NATO. Gościom festynu militarnego w bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym zaprezentowano m.in. pojazdy gąsienicowe, sprzęt łączności oraz wyrzutnie rakietowe. No fajnie, dużo ludzi, ale elegancko. A jak wrażenia, jak sprzęt? Ja dopiero tutaj jakby zaczynam, także na razie, oglądam Abramsa. Zapewniliśmy też wiele atrakcji dla najmłodszych. Jest też tradycyjna wojskowa grochówka i tysiące mieszkańców i gości naszego miasta, którzy bardzo licznie przyszli tutaj. Była to doskonała okazja, aby zapoznać się ze specyfiką działania poszczególnych jednostek NATO. Przygotowano również tematyczne wystawy. Nie na darmo nadzywa się Bydgoszcz polską stolicą NATO, bo zlokalizowanych jest tutaj 5 jednostek natowskich. To jest centrum NATO w Polsce, a my jako największa jednostka Joint Force Training Center, czyli Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO, no wiedziemy prym w tym towarzystwie. I naszą rolą jest porozmawiać z ludźmi. Ale to nie koniec wrażeń. W Bydgoszczy pojawił się nowy wyjątkowy tramwaj. Pojazd został wzbogacony o grafiki nawiązujące do 20. rocznicy obecności Centrum Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Tramwaj swoją kolorystyką nawiązuje do klasycznych barw NATO. Wyeksponowano także kompas wpisany w okrąg, który symbolizuje podążanie we wspólnym kierunku. Także pasażerów, którzy będą mieli okazję podróżować tym tramwajem. Bydgoszcz, Dominika Sikorska. Rozmowy o bieżących problemach studentów, uczelni, jak i przyszłości nauki. W murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się Forum Uniwersytetów Polskich. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów studenckich z 21 polskich uczelni. Ich głos na uczelni waży najwięcej. Często rozwiązują najbardziej skomplikowane problemy. Przedstawiciele samorządów studenckich są zawsze tam, gdzie studenci potrzebują ich pomocy i wsparcia. Przede wszystkim to jest nauka pracy z ludźmi i to z każdą kategorią człowieka, takim, który nie chce współpracować lub właśnie bardzo chce i trzeba umieć to pogodzić. Żeby to wsparcie, powiedzmy materialne, na przykład stypendia, czy to rektora, czy socjalne, były coraz bardziej adekwatne, odpowiednie dla studentów. No i również, żeby była ta właśnie warstwa taka imprezowa, można powiedzieć, bo to też na studiach jest ważne. Jednak działalność samorządów studenckich to nie tylko organizacja eventów. Ich decyzje mają realny wpływ na funkcjonowanie i kreowanie uniwersytetów. Reprezentanci samorządu występują zarówno w Senacie z głosem bardzo ważnym, istotnym, jak też na przykład w Radzie Uczelni przewodniczący z głosem najważniejszym, nawet wobec osoby rektora. W murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbył się zjazd przedstawicieli 21 samorządów uniwersyteckich w Polsce. Mamy zaszczyt gościć przedstawicieli samorządu 21 uniwersytetów, które właśnie są zrzeszone w tej konferencji. Jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ szczególnie nowa konstytucja, konstytucja 2.0, nadała wiele uprawnień samorządom w zakresie kreowania polityki poszczególnych uczelni wyższych. Wiąże się to z wymianą poglądów, z różnymi poglądami na temat naszej nauki, na temat naszego forum, na temat kierunków polskiej nauki i tutaj społeczności akademickiej w Polsce. Po części oficjalnej odbyło się szkolenie studentów i wspólna integracja. Dagmara Moranowska, TVP3 Bydgoszcz.
Nie ustają protesty w sprawie planowanej trasy staromostowej w pobliżu toruńskiego targowiska miejskiego. Grupy teatralne z kół gospodyń wiejskich całego regionu w spektaklach łączących tradycje z nowoczesnością. Mieszkańcy Torunia, przedstawiciele rad okręgów i kandydaci na radnych miejskich połączyli siły, by walczyć o zmiany w projekcie planowanej trasy staromostowej, a konkretnie jej fragmentu przebiegającego na tyłach targowiska. Droga ta w przyszłości ma połączyć ulicę Dekerta z Placem Niepodległości. Fragment planowanej trasy staromostowej przebiegać będzie pomiędzy cmentarzem Świętego Jerzego a targowiskiem miejskim. Członkowie toruńskich rad okręgów oraz kandydaci do Rady Miasta chcą, by w tym miejscu wytyczone zostało przejście dla pieszych, którego nie uwzględniono w projekcie. Tutaj mają być barierki, które mają właśnie blokować możliwość przejścia przez, jest nie wiadomo, kwestia bezpieczeństwa. Natomiast to będzie bardzo niewygodne, niekomfortowe. Chodzi nam właśnie o to, żeby w tym całym zamieszaniu, które za chwilę tu nastąpi, czyli powstanie tutaj turbo autostrada czteropasmowa, jednak zachować to, żebyśmy my tu mogli wygodnie żyć. Społecznicy sprzeciwiają się także wycince rosnących tu drzew. Przede wszystkim jednak uważają, że budowa drogi czteropasmowej nie jest konieczna. Będziemy mieć asfalt, beton, zero drzew, ograniczony dostęp do targowiska. Zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenie hałasem. To będzie taki bardzo duży problem w tym miejscu. No będziemy między dwoma bardzo głośnymi drogami. Prezydent Torunia twierdzi, że 700-metrowy odcinek trasy nie zakłóci funkcjonowania targowiska. W opublikowanym dziś na stronie Urzędu Miasta oświadczeniu czytamy. Skomunikowanie ruchu pieszego z targowiskiem od strony zachodniej będzie dwoma chronionymi przejściami zlokalizowanymi przy skrzyżowaniu z ulicą Gałczyńskiego oraz przy ulicy Sportowej. Budowa ma rozpocząć się pod koniec kwietnia tego roku, natomiast zakończenie prac planowane jest w listopadzie 2025 roku. Toruń, Joanna Wojnowolska. Ubiegający się o reelekcję prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski podsumował zrealizowane dotąd obietnice i zapowiedział kolejne, tym razem dotyczące edukacji. Władze Bydgoszczy, jak mówią, starają się odpowiadać na potrzeby mieszkańców i inwestować w ich rozwój, zwłaszcza ten związany z edukacją. Od wielu lat wspieramy kształcenie zawodowe w naszym mieście. Wydaliśmy na dodatkowe projekty, przeznaczyliśmy ponad 100 milionów złotych na remonty warsztatów, pracowni, kształcenia zawodowego, liczne dodatkowe zajęcia czy staże. 11 liceum ogólnokształcące zyska internat sportowy. Otwarta ma też być nowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży. Bydgoski Ratusz planuje między innymi rozbudowę szkoły podstawowej nr 15 na osiedlu leśnym, realizację drugiego etapu ośrodka rewalidacyjnego dla dzieci z autyzmem oraz utworzenie przedszkolnych oddziałów integracyjnych. Rozpoczynamy budowę basenu rehabilitacyjnego, specjalistycznego basenu, tak aby dzieci, które wymagają właśnie rehabilitacji, mogły w profesjonalnym obiekcie tą rehabilitację i w okresie szkolnym, ale i także po godzinach pracy szkoły mogły z tego korzystać. Władze Bydgoszczy, jak mówią, dofinansowują półkolonie i systematycznie zwiększają liczbę miejsc w bydgoskich miejskich żłobkach. Tych w 2011 roku było 615. W tej chwili jest ich już 1030. Kolejnych 150 miejsc zapewni budowa 9. miejskiego żłobka. Priorytetem dla bydgoskich władz jest również przystąpienie do programu UNICEF Miasto przyjazne dzieciom. Pożary, wypadki drogowe czy znalezione na polu niewybuchy to zagrożenia, z którymi mogą spotkać się m.in. mieszkańcy małych miejscowości. W ramach akcji Bezpieczna Wieś w OSP Kijewo rozmawiano o tym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach. W ubiegłym roku do pożarów traw kujawsko-pomorscy strażacy wyjeżdżali blisko 1000 razy. Za większość zdarzeń odpowiedzialny był człowiek, bo choć wypalanie suchych traw jest karalne, to nadal zdarza się. Panuje przekonanie wielu osób, że w ten sposób można użyźnić glebę. Niestety jest to błędne myślenie i powoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym. O nielegalnych praktykach i zagrożeniach, które mogą trafić się na co dzień, rozmawiano w Kijewie w ramach wydarzenia Bezpieczna Wieś. Strażacy, policjanci, żołnierze, ratownicy medyczni czy myśliwi dzielili się swoją wiedzą i zwracali uwagę na niebezpieczeństwa, do których dochodzi szczególnie w okresie wiosennym. Z każdego spaceru, kiedy wracamy z lasu, z łąki, z pola,
oglądajmy swoje ciało. Czy nie przynieśliśmy przypadkiem nieproszonego gościa? Mam na myśli kleszcza. To maleństwo powoduje wiele śmiertelnych chorób, m.in. odkleszczowe zapalenie opon mózgowych czy boleriozę. Chodzi o zagrożenia, które czyhają na nas w naszej tutaj przykładowo okolicy. Mamy poligon wojskowy, mamy drogę, po której poruszają się samochody ciężarowe, właśnie dużo samochodów wojskowych. Wydarzenie wsparł samorząd województwa. Są też takie interwencje codzienne. To jest pomoc przy wypadkach drogowych, to jest pomoc, jeśli chodzi o zagrożenie, chociażby spadającymi wielkimi gałęziami. Tego typu inicjatywy budują wspólnotowość. To jest dla małych społeczności lokalnych niezmiernie ważne. A przy okazji, jeżeli możemy się czegoś nauczyć, to tym bardziej. Organizatorem spotkania było OSP Kijewo. W powietrzu coraz mocniej czuć wiosnę, co w szczególności sprzyja wyprawom. Po raz pierwszy w tym sezonie mieszkańcy Torunia mogli zwiedzić zlokalizowany w sercu miasta Fort I. Obiekt cieszył się dziś ogromną popularnością, a miłośnicy historii mogli między innymi wejść pod most zwodzony lub obejrzeć z bliska dwa pancerne stanowiska. Tam kręcono, żeby podnosiła się lufa wyżej i obniżała. Fort I to obiekt, który kryje w sobie niejedną tajemnicę i jak się okazuje, odkrywców tych historii jest naprawdę wielu. Fantastyczne jest to, że zachowane jest to w zasadzie w nietkniętym albo prawie nietkniętym elementach. Robi wrażenie. Zawsze warto poznawać swoją historię, zawsze fajnie jest wiedzieć, dlaczego to wszystko się dzieje. No a Toruń jest jednak mocno związany z fortami. Toruńskie fortyfikacje to jeden z najpotężniejszych w Polsce systemów umocnień, stanowiących wysokiej klasy zabytek militarny. Najbardziej mi się podobała kaponiera. To, co jest tutaj, jak to jest zbudowane, to po prostu podziwiam to tych ludzi. Historia Fortu I sięga roku 1888. Budowa trwała jego 4 lata. Potężny obiekt, który miał 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Utrzymanie był wojska do 1960 roku. Później weszły tutaj centralne piwnice wyimportowanych. Obecnie na kilku kondygnacjach podziwiać można ciekawe wystawy dotyczące m.in. I i II wojny światowej. Właśnie otwarto nową salę, w której zgromadzono liczne artefakty, w tym m.in. mapy, modele i zdjęcia prezentujące toruńskie formacje wojskowe okresu międzywojennego. Mamy tutaj praktycznie wszystkie wojska, które to były, czyli saperów, pilotów, baloniarzy, artylerzystów i marynarzy. Z pewnością jedną z największych atrakcji fortu są prowadzone tu warsztaty historyczne, w tym zajęcia poświęcone łucznictwu oraz walkom historycznym. Staram się wprowadzać w życie takie zasady szermierki średniowiecznej i trochę późniejszej, bo też walczymy na szable. A poza tym to jest świetna zabawa, w której można wziąć udział, przychodząc tu w różne dni tygodnia. Przestrzeń całego Fortu Jan III Sobieski w towarzystwie przewodnika będzie można zwiedzać w każdą niedzielę od godziny 12. Warto zarezerwować sobie kilka godzin, wziąć ze sobą latarkę, a przede wszystkim odpowiednio się ubrać, bo wewnątrz, bez względu na porę roku, panuje temperatura około 12 stopni Celsjusza. Z toruńskiego Fortu I dla zbliżeń Joanna Wojnowolska. Blisko 3,5 tysiąca zawodników z 38 krajów przyjechało do Torunia, gdzie startują dzisiaj 14 halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce Masters, czyli największe zawody sportowe tego roku w regionie. Na miejscu w arenie Toruń jest Olga Taraszka i jej gość. Olgo, jak przebiegła ceremonia otwarcia zawodów? Dobry wieczór. Wielkie święto lekkoatletycznych Mastersów rozpoczęło się na dobre, a razem ze mną Wacław Krankowski, organizator wydarzenia. Panie Wacławie, czy wszystko zostało dopięte na przysłowiowy ostatni guzik? Tak jest, mamy w tym doskonałe doświadczenie. Robimy to po raz czwarty w ciągu 9 lat. Także to, co od nas zależy, jest załatwione, natomiast nie mamy wpływu tylko na pogodę. A niestety podczas naszych zawodów są też konkurencje. Mimo że w nazwie mamy halowe, też poza halą i obawiamy się tylko o pogodę. Powiedzmy zatem, co w programie wydarzenia? W programie są wszystkie konkurencje halowe i oprócz tego mamy cross na 8 km, rzuty długie na stadionie, czyli rzut dyskiem, młotem, oszczepem i ciężarkiem,
chód na 5 km na ulicy, no i specjalne wydarzenie z okazji stulecia maratonów w Polsce. 23 marca robimy piątą imprezę rangi Mistrzostw Europy i Świata w 9 latach, czyli Mistrzostwa Europy w maratonie Masters. Ilu Mastersów finalnie pojawi się w Toruniu? Tego nie wiemy, ale zgłoszonych mamy 3400 ponad. Każdy z nich przynajmniej zgłosił się do dwóch konkurencji, a więc będziemy mieli ponad 6500 osobostartów. Przeważnie przyjeżdża jakieś 3-4-5% mniej. W tym wieku zdarzają się kontuzje, różne przypadłości, ale jesteśmy przekonani, że 3000 spokojnie odwiedzi Toruń. Toruń przyciąga także znane nazwiska. Powiedzmy, kto będzie spośród tych znamienitości sportowych? Nie zrozumiałem. Kto będzie spośród tych najbardziej znanych, zasłużonych sportowców? Jeżeli chodzi o Polaków, to znam ich wszystkich osobiście. I są to głównie byli olimpijczycy, nasza gwiazda, czterokrotny medalista olimpijski Robert Korzeniowski, który wystartuje w krosie tym razem, Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, będzie Ludwika Chewińska, ponad 40-letni rekord Polski należy do niej w pięciu kulą. Ula Kielan, medalistka z Moskwy, Genia Patla z Barcelony, no i jeszcze ponad 10 osób, a z Europy, wiem, będzie kilkunastu byłych olimpijczyków. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moc sportowych emocji w Toruniu, zarówno tutaj w Arenie Toruń, jak i na Stadionie Miejskim, jeszcze do 23 marca. I tyle z Torunia, Olga Taraszka, a my wracamy do Bydgoszczy i do Studia Zbliżeń, gdzie jest już Artur Onacki. Dobry wieczór. I kontynuacja tych sportowych informacji. Tak jest, bo w Toruniu lekka atletyka, w Bydgoszczy na ten moment czekali kibice na tor żużlowy przy ulicy Sportowej 2. Wyjechali zawodnicy Abramczyk Polonii. Już w piątek czeka ich pierwszy sparing z Fogą Unią Leszno. Pogoda sprzyja, zawodnicy, widzę uśmiech na ich twarzach, a to cieszy na pewno. Chcą jeździć, chcą trenować, warunki nie są lekkie, bo naprawdę tor jest dosyć bardzo ciężki po tym dosypaniu materiału, a także kleju. Myślę, że to co widzę, jestem bardzo, bardzo zadowolony i cieszy mnie to, że ten uśmiech na twarzach chłopaków jest, mimo tak ciężkich warunków. Dobrze przygotowany, szczerze powiem, że kilka dni temu tu byliśmy i myślałem, że będzie gorzej, ale tutaj sztab szkoleniowy, toromistrze spisali się na medal i fajnie przygotowali ten tor na wczoraj. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, ale też dobrze. Już nie spędziliśmy dobrze czas, poznaliśmy się bardziej, potrenowaliśmy też na sali. Były te spotkania, też czas na relaks, jakiś basen, jacuzzi, spa. Każdy, wiadomo, jest zjeżdżony, jeden mniej, jeden więcej, więc jeździmy. Ja się staram tutaj jak najwięcej kółek pokręcić, żeby w tym tygodniu jakby poprzejeżdżać motocykle, żeby wszystko poustawiać, a od przyszłego tygodnia jakby ruszyć jakby już z takimi przygotowaniami już na 100%. A więcej informacji w serwisie sportowym o 21.45. Artur Onacki, dziękujemy bardzo. A teraz o przedłużonym święcie kobiet w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, gdzie specjalnie dla pań zaprezentowały się grupy teatralne prowadzone przez koła gospodyń wiejskich z całego regionu. Krótkie spektakle były połączeniem tradycji z nowoczesnością. Przygotowywaliśmy taki program o miłości prawie wszystko, więc mówiliśmy o różnych obliczach tej miłości. O miłości do drugiego człowieka, o miłości do wolności, o miłości do kraju, do innych ludzi. Panie mój, nie było cię tyle lat, jakże tęskniłam za tobą. Co mi przywiozłeś? Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni, bo możemy pokazać innym, że tak naprawdę nie potrzeba mieć wiele. Wystarczy grupka zapaleńców, grupka ludzi, którzy się lubią i którzy chcą coś zrobić i naprawdę da się zrobić wiele. Produkujemy te nasze spektakle, ale też rozmawiamy na łatwe tematy, na trudne tematy. Spędzamy razem czas, zjadamy razem różne posiłki, odwiedzamy się również, więc powstała piękna wspólnota.
Związki Kółek Rolniczych organizują to święto. Głównie opieramy się na pokazywaniu amatorskich zespołów kół gospodyń i zespołów śpiewaczych z naszego regionu. Mamy bardzo prężnie działające koła. Przy tych kołach są zespoły śpiewacze, są teatry, są po prostu różne kabarety. Także mamy bardzo, bardzo duży dorobek wśród tych kół. A teraz w zbliżeniach sprawdźmy, co słychać w pogodzie. Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Nawet kilkanaście stopni na termometrach i spora ilość pogodnego nieba. Dziś w powietrzu czuć prawdziwą wiosnę, ale w marcu to, co dobre i ciepłe w pogodzie, szybko się kończy. I w naszą stronę zmierza już z północy chłodne skandynawskie powietrze. Jutro temperatura maksymalna nie przekroczy 2 stopni na północy regionu i 4 w części południowej, a zamiast pogodnego nieba będą chmury, z których popada mokry śnieg i deszcz ze śniegiem. Taka niepogoda utrzyma się do poniedziałku włącznie. Od wtorku na szczęście więcej słońca i znów cieplej do 8 stopni. A szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Trzeba się zatem ciepło ubrać. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Widzimy się o 21:30. Do zobaczenia.